Nie zamieniłbym mojego taty na żadnego innego. Nawet jeżeli to oznacza, że potrafił być cholerykiem. Nawet jeżeli to oznacza, że potrafił się spóźniać. Nawet jeżeli to oznacza, że z każdego miejsca wychodził półtorej godziny, bo musiał się z każdym pożegnać, a jeszcze dłużej przywitać. Nie wyobrażam sobie, żeby zachował się inaczej w jakiejkolwiek sytuacji, bo to czyni go tym, kim był. Albo nawet powiem dalej tym, kim jest, bo mam takie wrażenie, że jego część cały czas żyje we mnie, ponieważ miał tak duży wpływ na to, jakim jestem człowiekiem. Prywatnie jako ojciec był, można powiedzieć, był ciepłym człowiekiem. Jak się pojawiły wnuki, on uwielbiał małe dzieci, z którymi się bawił, grał w piłkę. To był bardzo dobrym człowiekiem. Ja przez wiele, wiele lat jeździłam na kolonie żydowskie do Śródborowa i zawsze byłam tam wysyłana na wszystkie turnusy i siedziałam tam zawsze 2 miesiące. I pamiętam, że Szymon przyjeżdżał chyba raz na turnus i to było wielkie, wielkie wydarzenie dla mnie, bo zawsze mnie i mojego brata zabierał nas na spacer i po drodze zawsze nam kupował jagody i później jedliśmy te jagody w szklankach. A jak wyjeżdżał, to zawsze nam dawał jeszcze 10 zł, żebyśmy mogli sobie kupić następnego dnia te jagody. I pamiętam, że to zawsze było takie ogromne, ogromne święto w moim sercu. Więc to jest moje najukochańsze wspomnienie z Szymonem. Trudno mi sobie przypomnieć, jakie mam pierwsze wspomnienie z nim, ale mam wiele takich małych wspomnień z dzieciństwa, takich bardzo różnych. Pamiętam, że uwielbiałem Smurfy. Że wyglądał jak Gargamel, no może minus te ciemne włosy, bo one były już dość siwe w tamtym czasie. Ale bawiliśmy się na przykład na ogródku w Smurfy i Gargamela. Oczywiście on był Gargamelem, który nienawidził Smurfów i biegał za mną tam i jak ja nienawidzę Smurfów. Jak ja nie lubię Smurfów. Ty jesteś papa Smurf, to ja cię pokażę. Aha, jest Smurfiątko. Jesteś tutaj moje Smurfiątko. I teraz to my cię zjemy, ugotujemy cię. Był bardzo zapracowany i tata mimo tego natłoku rzeczy zawsze miał czas. Zawsze miał czas na to, żeby się spotkać, żeby pogadać, ale też żeby zrobić coś fajnego, czy to jak byłem dzieckiem, czy jak dorosłem. Właśnie jak przyjechałem do Polski, przyjechałem właściwie tutaj na studia. Właściwie to też Szymon chciał, żebym przyjechał i studiował tutaj. Zamieszkałem przez pierwsze 2 lata w Komorowie. Razem z Szymonem właśnie. Większość czasu puszczał muzykę, cytował Tuwima, żartował, opowiadał swoje historie, jaki był, kiedy był młody, co przeżył. Moi rodzice, moja mama Aida i Szymon rozwiedli się, jak ja miałem 3 lata. Ale kontakt z ojcem mieliśmy, więc nie uczył mnie jazdy na rowerze, ale bardzo często nas zabierał z moją siostrą rodzoną Leną i z Małgosią młodszą, już z drugiego małżeństwa, bo myśmy się szalenie lubili, zabierał nas do cyrku. Myśmy to uwielbiali. Chodziliśmy do cyrku prawie co 2 tygodnie. Na wakacje generalnie jeździliśmy prawie co roku z moją matką i z Szymonem. Ona zabierała na Bałtyk do Świnoujścia albo do Międzyzdroju. Zacząłem jeździć chyba, po raz pierwszy przyjechałem nad morze razem z Szymonem, jak miałem prawdopodobnie 4 albo 5 lat. I od tamtego czasu właśnie co roku jeździliśmy z matką, z Szymonem, czasami z Dawidem właśnie nad Bałtyk, co wspominam bardzo miło. Myślę, że to, co noszę w swoim sercu i to, czego się nauczyłam przy Szymonie, to jest to, jaki on był wobec rodziny i to, że każdego z nas bardzo wspierał i otaczał taką swoją szymonową miłością. Miał taki wyjątkowy dar do
kładania takiego kocyka opieki nad nami. On strasznie kochał całą swoją rodzinę. Kochał swoje wnuki, kochał prawnuki, strasznie kochał swoje prawnuki, Benka i Idę. I Denisa tak samo. I strasznie pragnął tego, żeby mieli mnóstwo czasu razem. A poza tym, Denis jednak wychował się na Ukrainie. Mogli rozmawiać po ukraińsku, mogli rozmawiać po rosyjsku między sobą. Mogli się wymieniać tymi wszystkimi rzeczami, których nikt inny nie rozumiał. Większość czasu to po rosyjsku rozmawialiśmy. Chciał ze mną więcej mówić po polsku, żebym właśnie się pozbył akcentu i się nauczył mówić właśnie bardziej płynnie. Ja się wyprowadziłem właśnie po jego śmierci z Komorowa. To generalnie była tylko i wyłącznie moja decyzja, bo też było mi trochę ciężko żyć w tym domu, mieszkać w tym domu bez Szymona, bo zawsze były jakieś wspomnienia, które dotyczą jego. Ten okres to w sumie dość ciężki też był dla mnie, w sensie nikomu nie mówiłem o tym, nikomu nie pokazywałem tego, ale to była generalnie pierwsza śmierć osoby bliskiej, którą doświadczyłem właśnie będąc już w wieku mniej więcej dojrzałym, tak? I ja generalnie nie wiedziałem, jak na to reagować. Co roku z 2-3 razy przyjeżdżam do niego i tak na powązki, żeby sobie porozmawiać, chociaż ja nie wierzę generalnie w życie po śmierci, ale chce mi się wierzyć. Myślę, że to jest tak, że zawsze żałujemy, że ktoś odchodzi za szybko. I kłamałbym, jakbym nie powiedział, że szkoda mi, że tata odszedł tak szybko. Z drugiej strony, jeżeli pomyślę, że miał 91 lat i zobaczył już tak wiele w moim życiu, to też muszę powiedzieć, że to ekstra. Bo mieć 20 kilka lat super życia ze swoim tatą, a mieć 60, gdzie ludzie się nie odzywają do siebie, jest nieporównywalne. Zawsze wezmę te 20 kilka, jestem za nie wdzięczny i zawsze jest za szybko. Mój tata miał okazję zobaczyć, jak dorastam. Miał okazję zobaczyć, jakim stałem się człowiekiem. Ale miałem okazję mu to pokazać. I cudownie, że miałem okazję to zrobić. Z drugiej strony, jest tak wiele rzeczy, których dziś mu nie mogę pokazać, albo których mu już nie pokażę. I strasznie nad tym ubolewam. Chyba z rok temu, dosłownie rok temu, złapałem się na tym. Nie pamiętam, co się wydarzyło, ale coś ekstra się wydarzyło. I w tym momencie wyciągnąłem telefon z kieszeni, zacząłem wybierać numer i zauważyłem, że już nie mam go wbitego w telefon. Jest mi fajnie, jestem dumny z tego, że miałem tak fajnego tatę i który zrobił tyle pięknych rzeczy. To samo się tyczy, kiedy znajduję zdjęcia w albumach. Nie tęsknię za tym, że nie mam mnie dzisiaj na wakacjach w Grecji. Myślę sobie, ten facet pozwolił mi nurkować z butlą na plecach, kiedy miałem 10 lat w Grecji i nie powiedział nic mojej mamie o tym. Więc nadal zostawmy to tak, jeżeli możemy, żeby ona się nie dowiedziała.